Witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj nagrywam film pod tytułem Pakowanie psa na wakacje 2023. Co roku nagrywam dla Was ten film i co roku prosicie o ten filmik właśnie, żebym go nagrała, mimo tego, że no myślałam, że już Wam się znudził, skoro co roku go nagrywam. Ale jeżeli nadal chcecie, żebym go nagrała, no to dzisiaj właśnie go nagram. Nagram Wam pakowanie na wakacje na wieś. Majeczki. Myślę, że osobny filmik będzie z pakowania świnek. Przepraszam Was za jakieś odgłosy w tle, ale mam otworzone okno, ponieważ jest bardzo ciepło, dlatego no w tle, ja mieszkam gdzie naprzeciwko, jest właściwie niedaleko placu zabaw, także no słychać jak tam dzieci się bawią, ale już przejdźmy do filmiku. Maja, ta zabawka, którą się teraz bawisz, nie zabieramy jej na wakacje, także ta nie, ale może przejdziemy do innych rzeczy. To jest w ogóle torba, do której zapakuję Majeczkę. I po kolei Wam pokażę rzeczy, które zabieram. Kocyki. Kocyk w kostki. Kocyk w łapki oraz taki grubszy kocyk. I dlatego biorę tyle kocy, ponieważ jeden koc będzie w ogóle po to, żeby do koszyka na rower Mai tam wyścielać, żeby było miękko jej siedzieć, bo ten koszyk jest jednak wiklinowy i może nie być wygodnie. No jakiś kocyk może do przykrycia, chociaż wiadomo jest ciepło, więc nawet jeśli nie do przykrycia, to też kocyk przyda mi się do samochodu, jakby jednak się ubrudził, no to żeby mieć w drugą stronę go do samochodu, także wolę mieć w zapasie. No a ten koc no to będzie po prostu do spania, żeby jej tam wyłożyć gdzieś w legowisku. A propos legowiska, bierzemy materacyk. Mamy taki duży materacyk, który jest też właściwie legowiskiem, ale w kształcie materacyku. Jest on od łapką szyte handmade. I zabieram go właśnie na wakacje dla Mai będzie albo dla Soni, bo oczywiście na wakacje też idzie Sonia, ale Sonię ja nie pakuję, dla Sonii ewentualnie biorę jakieś rzeczy, a już spakuje ją moja siostra albo moja mama. A ja po prostu pakuję Maję, ale biorę też rzeczy, które mogą się też przydać dla Sonii ewentualnie coś. Na przykład tak jak legowisko, no to też nie wiem właściwie, bo tam na wsi mamy też tipi, które ja w ogóle zostawiłam na wsi już. Dla piesków tam, Maja chyba w nim ostatnio sypia, spała w zeszłym roku, więc to legowisko też zabieram, będą pieski, nie wiem jak tam właściwie podzielmy, jak będą spały, bo może być tak, że same sobie wybiorą, gdzie mi jest wygodniej, ale już przechodząc do kolejnych rzeczy, bo nie chcę też zbędnie przedłużać ten filmik, to może teraz Wam pokażę akcesoria spacerowe. Zabieram smycz. Właściwie zabieram dwie smycze. Wolę mieć na wszelki wypadek dwie, jakby jednak gdzieś karabinczyk, cokolwiek się stało, żebym nie została bez smyczy. Tam na wsi pieski będą głównie spuszczone, Majeczka będzie spuszczona, ale jednak no jak jedziemy, no to potrzebujemy smyczy i też jak na przykład będziemy może gdzieś szły na spacer w stronę jezdni, a nie w stronę tam łąk na wsi, no to też wolę mieć smycz. Szelki zabieram te różowe w myszki Miki oraz jeszcze jedne szelki, które są do kompletu z tą smyczą. Tu mam pojemniczek na woreczki. Jeśli chodzi o kosmetyki, to zabieram szampon. Tu mam właśnie woreczek szampon oraz taki mały ręcznik. Wątpię, że będę Maję kąpała, ale nie wiem, no gdyby wytarzała się w kupie na przykład Zuzi albo w kupie krowy gdzieś na polu. No bo nie wiem, czy już Wam w ogóle w tym filmiku powiedziałam, że ja Maję pakuję na wyjazd na wieś, bo tam właśnie jedziemy. No to wolę jakiś ręcznik mieć i szampon. Także no to są akcesoria kosmetyczne. Książeczkę zdrowia też biorę na wszelki wypadek. I miseczki podróżne. Ponieważ nie biorę jej misek jakichś ciężkich, bo nie chcę mieć ciężkiej torby, dlatego biorę jej podróżne. I zabieram trzy miseczki. Dla Mai myślę, że głównie nadadzą się dwie. Jedna na wodę, druga na jedzonko. Ale biorę jeszcze jedną trzecią zapasową, bo nie wiem właśnie, czy Soni, moja siostra, bierze miseczkę, czy nie. Więc jeżeli nie weźmie, to ja biorę jedną w zapasie. To może teraz zabawki, a na końcu już Wam pokażę jedzonko. Więc zabawek biorę węże na przysmaki. Piłkę, bo Maja bardzo lubi takie piłki miękkie. I ulubionego pluszaka, leniwca, piłeczki kolejne i jeszcze biorę dwa kongi. I z takich zabaweczek gumowych zabieram świnkę. Oraz matę.
Maja, ty już pogryziesz piłkę, zanim pojedzie z nami na wakacje. Tej zabawki nie bierzemy. I jeszcze ma te właśnie na przysmaki, mata edukacyjna w kształcie grządki z warzywami. Więc to są już prawie wszystkie rzeczy, oprócz rzeczy jedzeniowych. Teraz przejdziemy do rzeczy jedzeniowych, które położyłam sobie już na stoliku. Karmy, może na początku Wam pokażę właśnie karmy, jakie zabieram, więc biorę puszki z Animondem. Różne smaki. Biorę też karmy z Doliny na Teci, różne smaki. Tu mam do wiezie, jak mięcina, tu o smaku indyka. Jeszcze suchą karmę w pojemniczku. Biorę też ze sobą bardzo dużo smaczków, ale to dlatego, że ja nie chcę otwierać teraz tych opakowań, bo to są smaczki, które w większości Maja nie jadła, więc bym chciała nagrać testery na wsi. Biorę też ich więcej dlatego, że będę nagrywać z Sonią, będę też chciała dawać Soni, dlatego wolę mieć dla dwóch piesków. Bo tak jak, jeżeli oglądacie ten filmik, a jesteście na przykład na moim kanale od niedawna i nie wiecie, no to mówię oczywiście w tym filmiku o Soni, ponieważ Sonia jedzie z nami, z moją rodziną, ale Sonia ze mną nie mieszka, dlatego ja jej nie pakuję. Ale Sonia jest pieskiem moich rodziców, kiedyś była też moim, zanim rodzice się przeprowadzili. No i po prostu biorę też przysmaki, żeby mieć dla dwóch piesków, no bo jak będę dawać jednemu, no to będę dawać też drugiemu. I zabieram przysmaki, które głównie kupiłam w Action, ale nie tylko. Kostki. I tych przysmaków Majeczka nie jadła, więc będę nagrywać na pewno tester. To też jest jakaś nowość z Pedigree, więc też nagram tester. Gryzaczki oczywiście, zawsze na wsi przydają się gryzaczki, żeby właśnie dać pieskowi, bo tam no zawsze Maja więcej biega, ma więcej energii. I więc też jest, będzie bardziej głodna, dlatego takie gryzaczki fajnie się wtedy sprawdzają. I właśnie z myślą o gryzaczkach kupiłam aż 3 paczki świeżych łatek. A ponieważ wiem, że Majeczka lubi je jeść, tak żeby były dla dwóch psiaków. I mam jeszcze przysmaki o smaku kaczki. I o smaku kurczaka i ryb też całą paczkę. Poza tym tam też być może przyjdzie do nas sąsiad, który ma pieska, więc no wolę tych smaczków jednak mieć więcej, dlatego biorę ich naprawdę dużo. Wydaje mi się, że w zeszłym roku chyba brałam mniej, ale nie wiem, bo musiałabym włączyć sobie ten filmik, który nagrywałam pakowanie, bo już nawet nie pamiętam, jednak to było rok temu. No i to jest już wszystko, co chciałam Wam w tym filmie pokazać. No i ja już będę te rzeczy powoli pakować. Więc nie wiem, czy na dnie wezmę sobie maseczki, nie na dnie, może wezmę sobie książeczkę, bo książeczka raczej jej nie będę po prostu używać. Zabawki mogę sobie wziąć, bo zabaweczki i też dopiero przydadzą mi się, jak pojedziemy. Kocyk jeden, w ogóle nie wkładam go do torby, bo on będzie w samochodzie na siedzeniu. Akcesoria spacerowe, no to w jednych Majeczka po prostu jedzie, także jeden tylko właściwie chowam, a drugie ona będzie miała na sobie, nie wiem właściwie co będzie miała na sobie. Bo my nie jedziemy jeszcze teraz. Ja po prostu teraz Wam nagrywam ten film, bo łatwiej jest mi nagrać w tym momencie niż przed samym wyjazdem, jak wtedy rzeczywiście muszę mieć wszystko spakowane, bo będziemy jechać, a nie żebym, wiecie, ja brała i pakowała to wszystko. Dlatego nagrywam Wam ten filmik wcześniej, także ja już to wszystko spakuję, tak jak Wam powiedziałam, co zabieram. I myślę, że już zakończę też ten filmik. Jeśli Wam się podobał, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.